Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Raciborzu może dojść do powtórki sytuacji z kwietnia 2018 roku, kiedy w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach doszło do awarii oczyszczalni ścieków? Między innymi z tego powodu powstał ten system, który pozwoli nam na monitorowanie tych wszystkich procesów w trybie ciągłym i możemy podjąć błyskawiczną reakcję, która nie dopuści do takiej sytuacji. Dokładnie taka sama sytuacja nie powinna już nastąpić. Tam można nazwać, że to był zbieg wielu okoliczności w bardzo długim czasie. Na tę okoliczność powstała też zupełnie nowa procedura dla oczyszczania ścieków, jak się zachowywać w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że dzisiaj, gdyby coś takiego nastąpiło, to i pracownicy oczyszczania ścieków, jak również kadra jest przygotowana, żeby takiej sytuacji zapobiec. Więc taka sytuacja z dużym prawdopodobieństwem nie ma szans się powtórzyć w dzisiejszych czasach. A czy wodociągi raciborskie mają wiedzę na temat tego, czy aktualnie prowadzone są jakiekolwiek czynności dochodzeniowe, śledcze, związane właśnie z tą awarią? Tak, mamy wiedzę. Nie toczą się już żadne czynności. Nie możemy nic zrobić na polu cywilnym, dlatego że w ówczesnym czasie nie zostały zabezpieczone żadne materiały dowodowe wykonane przez laboratoria akredytowane. Wszystko, co wodociągi mogły potem zrobić, odzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia za zaistniałe szkody. Dziękuję. Dziękuję bardzo.